Od długiego czasu badacze zastanawiają się, dlaczego Czesi czytają więcej książek od Polaków. Żeby odpowiedzieć na to pytanie, niektórzy sięgają w głąb historii. Czy to ona jest winna naszej niechęci do lektury? Każdy z nas ma jakieś wyobrażenie mola książkowego. Dzisiaj w studio dwóch profesorów o nieokiełznanych naturach, którzy przeczą tym stereotypom. Witam, profesor Leszek Zinkow. Dzień dobry. Doktor Habilitowany Leszek Zinkow jest profesorem w Instytucie Kultur Śródziemnomorskich i Orientalnych Polskiej Akademii Nauk w Warszawie. Zajmuje się historyczno-kulturowymi studiami porównawczymi między epokowymi transferami kulturowymi i recepcją dziedzictwa klasycznego we współczesnej kulturze i profesor Grzegorz Nieć. Dobre. Doktor habilitowany Grzegorz Nieć jest profesorem Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie oraz pracownikiem Ośrodka Badań Regionalnych Podhalańskiej Państwowej Uczelni Zawodowej w Nowym Targu, jest polonistą, historykiem, bibliologiem i bibliofilem specjalizującym się w badaniach nad funkcjonowaniem książki w kulturze, Należy do Rady Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki Ministerstwa Edukacji i Nauki. Jego najnowsza książka to Dzieje Książki Czeskiej. Dzień dobry panowie, będziemy rozmawiali o czytaniu. W czasie pandemii wydawało się, że będziemy czytać więcej książek. I jak, spełniła no, się ta przepowiednia? Wydawało się i rzeczywiście był taki pik na początku, o czym świadczą, świadczą jakieś tam badania, ale okazało się, że nie jest to tendencja trwała, nie wiem tu... Grzegorz może coś więcej na ten temat powie, natomiast ja z pobieżnego wglądu w takie, w takie jakieś statystyki no, rozczarowałem się. Później okazało się, że telewizja, te wszystkie Netflixy i tak dalej jednak wygrały z książką, i, i, i nie jest wcale tak dobrze, jakbyśmy chcieli. No, został odnotowany w 2020 roku taki wyraźny, bo, bo kilkuprocentowy wzrost czytelnictwa, a potem, jak się okazało, według ostatnich badań, powrócił on do tego poziomu. 30 kilku procent. Ale musimy sobie z tego stawać sprawę, że czytelnictwo, czy formowanie czytelnictwa jest procesem wielopokoleniowym, że co najwyżej możemy mieć o jakimś tam jakimś tak. zachwianiu, jakimś impulsie, który nas nastąpił pod wpływem rzeczywiście przynajmniej tych mocnych oboszczeń na początku pandemii, no, które pewnie wymusiły, wymusiły sięgnięcie po książki. Bardzo ciekawe jest to, że to sięgnięcie było sięgnięciem po. Księgozbiory domowe. Bo pamiętam wtedy rozmowę z przedstawicielami wydawnictw, którzy mówili, że no, sprzedaż idzie fatalnie, co wydawało się było dziwne. Tak? Dlatego, że no, kiedy jesteśmy zamknięci w domu, no, to potrzebujemy mieć coś do czytania. Ale tłumaczyli to w ten sposób, że jednocześnie mieliśmy pewną obawę o y, y, finanse, która nadejdzie, więc był to czas na to, żeby przeczytać to, co jest w domu. No nie przesadzajmy, że Polacy mają aż tak duże domowe biblioteki. My mamy wypaczoną perspektywę jako bibliofile, też prywatnie, natomiast wydaje mi się, że z zasobnością e, bibliotek domowych chyba nie jest tak bardzo. Nie, no, akurat no, jest spory procent Polaków, mi chyba około 30 dni, ma praktycznie żadnej Żadne e, książki, tak? e, książki w domu. Ale z drugiej strony, no, jak spojrzymy na ruch wydawniczy i na księgarzy i wydawców, oni narzekają od 30 lat. Ja nie mówię, że jest wszystko dobrze, ale no takie ciągłe narzekanie powoduje to, że już nie, nie, nie traktujemy tego tak poważnie, bo zawsze jest źle. Nawet jak jest dobrze, to jest źle, więc, więc to musimy wziąć Taka na Taka ciekawostka, potrawkę. przepraszam, że przerywam. Pozwolisz, kolega kiedyś, profesor, poczynił taką obserwację, jak wyglądają wnętrza. Polskich, polskich filmów tych tasiemców, telenowel i tak dalej, bo tam część akcji rozgrywa się w domach. I okazało się coś zdumiewającego, że w tych nowoczesnych wnętrzach designerskich właściwie w ogóle Znikamy nie ma regałów się. z książkami. Ale jest coś paradoksalnego. Właści może jedyny, albo jeden z nielicznych seriali, w którym jest no, może nie niepokaźna, ale no, kilka półek z książkami. To był świat według kiepskich. <grym> tak, ale ten świat według kiepskich, wbrew pozorom, on tkwi głęboko przynajmniej swoimi korzeniami. Tak, w PRL-u, w... właśnie. Tak, tak, więc tam książka, ta książka w PRL-u jej było więcej, raz, że była dobrem, trudno dostępnym, deficytowym, więc stało się, kupowało się w tych kolejkach, a dwa, rzeczywiście ta lektura. Była jednym z podstawowych, jeśli nie podstawowym sposobem uczestnictwa w kulturze. Tych sposobów jest o wiele więcej, jeśli produkcja książkowa książek wzrosła po 1989 roku, ale o ile wzrosła oferta innych mediów, co więcej, pojawiły się nowe. Zresztą jeśli mówimy o czytaniu książek, Czytanie książek to jedno, ale jeszcze transmisja tekstu i czytanie książek w internecie to drugie. Więc no w czasie na to badań patrzeć... zazwyczaj robi się je łącznie, tak? To znaczy zarówno książkę, jak i tekst online dłuższy niż trzy strony. Tak, tak no, ale jak, jak zobaczymy, no ci ludzie cały czas no, mają taką, oglądają, ale też czytają. Więc. No tak, Ale tu dajecie tę cezurę 1989 roku. Ja sobie przypominam w latach 90. takie przewidywania o krachu, o krachu końcu czytelnictwa, które się jednak nie spełniły. Znaczy widzieliśmy spadek, ale on jakby przyhamował w pewnym momencie. Z mediami to w ogóle tak jest, że co rusz są przewidywane końce książki, końce radia, końce telewizji. No, jak na razie takiego jakiej zapaści żadne medium nie zanotowało. Chociaż nie wiem, czy jest takie stała tendencja spadku na przykład książki czytelnictwa. Wydaje się, że książek jednak w księgarniach jest coraz <laughs> więcej. No. E, no, tu mamy ten jeden e, zasadniczy problem, co książkę w jakiś sposób ratuje. E, bo wbrew pozorom jest to stosunkowo najbardziej, y, mimo wszystko, wygodna rzecz. No, mam, książkę możemy sobie wziąć bez względu na to, czy będzie prąd, czy będzie dostęp do internetu, możemy ją sobie przeczytać. Co więcej, książka w postaci elektronicznej no, jest pewną wartością, ale nie jest rzeczą, to, to, to był taki. Problem przez pewien czas myślę, że to się też będzie zmieniać pokoleniowo, ale że ludzie nie decydowali się na przykład na um, kupowanie prasy elektronicznej wersji. Jeśli była bezpłatna, oczywiście korzystali i czytali, ale już z zapłaceniem za, za dostęp jest trudniej. To jest jednak pewną rzecz, to daję pieniądze, dostaję gazetę, dostaję książkę, tę książkę mogę dać sprzedać. No, teoretycznie PDF też można puścić dalej, ale ja myślę, że to, to wymaga wydaje mi się, że. O Młodsze pokolenie jest tu trochę inaczej, ale dla starszych to jest jednak też ten wymiar taki. No ale my mamy trochę wypaczoną perspektywę. Ja nie wiem, czy młodym ludziom, nie wiem, wyobrażam sobie dziewczyna odwiedza chłopaka w domu, imponuje jej jego duża biblioteka na przykład, no chyba. To też zależy wszystko od momentu, od środowiska, ale też od mody. My jakby nie bierzemy też tego pod uwagę, że wraz z transformacją po 1989 roku, z tą transformacją polityczną, gospodarczą, nastąpiła w krótkim czasie też no, wielka... Zmiana technologiczna i to się wszystko zbiegło. Czasami bardzo trudno jest oddzielić, co jest następstwem tej transformacji przyspieszonej, e, tak <laughs> przyspieszonego absorbowania kultury popularnej zachodu, a co jest kwestią e, z, związaną właśnie już z nowymi mediami. Niewątpliwie wśród młodych ludzi pewna moda na książkę jest, tak samo jak i e, takie poczucie, że można się e, przyznać do tego, że się książek nie czyta, z dumą nawet. A więc dwie takie tendencje występują równolegle i wcześniej chyba nie było razem. Wręcz przeciwnie. przeciwnie, bo książka, czytanie książek było oznaką awansu. To był też problem w badaniach czytelniczych, mhm. że ludzie ukrywali swoje nieczytanie przez długi czas. To był poważny, poważny problem. Dzisiaj już y, nie jest. No to, to samo, co przyz, przyznanie się do, do pewnych y, y, upodobań odnośnie kultury popularnej czy coś. Dawniej były niektóre zachowania Gusu, skrywane właśnie. No tak, no, no, tak. Kiedy pytam studentów dziennikarstwa na, przy zajęciach z warsztatu dziennikarstwa telewizyjnego o ich... Oglądanie telewizji. Okazuje się, że tam na blisko 90 osób, może jedna albo dwie osoby oglądają telewizję, natomiast w każdej grupie jest kilka osób czytających regularnie książki. I to jest właśnie coś, co by zadawało kłam tym przewidywaniom z lat 90. Dobrze, ale to przerzućmy się do naszych sąsiadów, bo chcemy zrobić pewne porównanie w tekście profesora Jerzego Trawniczka, w opublikowanym w Perspektywach Kultury, w których pan profesor był redaktorem naczelnym no, wtedy. Epizod taki, no, ale znaczący. Zresztą, Paweł, ty też miałeś ten epizod. Tuż z nas nie zetknął się z perspektywami kultury. W każdym razie był tam jeden z numerów poświęcony czytelnictwu w naszym regionie. I profesor Trawniczek napisał o tym, że liczba osób, które w ostatnim roku, to był 2018, przeczytały przynajmniej jedną książkę, statystyczni czytelnicy była dość wysoka i wynosiła 78%. To jest znacząca różnica w porównaniu z polskimi badaniami. Czechy są w ogóle fenomenem, prawda, jakimś takim Chyba nawet na tle europejskim. Tak, ale te, jak już powiedzieć, jak powiedziałem na wstępie, e, czytelnictwo formuje się w, y, pokoleniami, stuleciami. Y, y, I tutaj na przykład bardzo ciekawe są te różnice między polskim a czeskim czytelnictwem, które pokazują też właśnie y, y, powody takiego innego stanu rzeczy. Ale to zanim przejdziemy do takich bardzo historycznych, to y, 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 chciałbym. Czesi czytają dużo, to fakt. Mają dużo książek w domach. I y, y, jest to pewien styl spędzania wolnego czasu. Aczkolwiek my musimy sobie zdawać sprawę z pewnych segmentów czytelniczych. Czytelnictwo popularne, to, które daje takie to wielkie wyniki, takie jak w Skandynawii właśnie, czy w Czechach, to jest czytelnictwo literatury popularnej. Jeśli spojrzymy na to, co ludzie czytają, no to już nas zachwyt może, może lekka być bieletrystyka bieletrystyka. Po prostu, Tak, dobra? lekka beletrystyka. W Czechach jest to jeszcze ezoteryka, bo to jest też ciekawy jeszcze. Ja uważam, że w dużej mierze to czytanie y, Czechów, takie wielkie, one ma swój pewien taki y, no, motyw religijny. E, raz husty, hi, tyli, raz tak? historycznie, no bo książka przyszła z religią, książka w czasach Kustytyzmu w ogóle w, 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 w szeroko pojętym protestantyzmie, ma wielkie znaczenie to jedno, prawda? I, i, i to jest głównie lektura, e, lektura duchowa bądź książka Polemiczna. E, ale potem w ten już niewierzący dzisiaj, czy jeden z najbardziej znajcyzowanych narodów, on szuka odpowiedzi na ten, ludzie wielkie szukają pytanie, odpowiedzi na wielkie tak. pytanie. Szukają jej w ezoteryce. Proszę zwrócić uwagę, i, i na, to zachęcam, jak ktoś podróżuje po Czechach, i zwrócić uwagę, że wielkie części księg, księgar to, to jest literatura ezoteryczna, to są, to są całe części. A może całe to jest tam. perspektywa polska, czyli znowu, czy cały czas jeszcze kraju dosyć mocno religijnego, bo Trawniczek to tłumaczy ostatnie dekady w ten sposób, że w latach 80., jeszcze przed 89 roku, Czesi czytali, choć brakowało książek. Tak, to był taki motyw. Czytamy, choć brakuje książek. Przed którym Później, rokiem? Przepraszam. Przed 89. No to wtedy właściwie powinniśmy mówić o Czechosłowacji jeszcze. No tak. I to jest ciekawostka, ponieważ... Czytelnictwo czechosłowackie w zasadzie nie istniało nigdy, bo Czesi i Słowacy odróżniali się nawet w czasach czechosłowackich swoim tym profilem czytelniczym, powiedzmy, prawda? E, i, I tak, i nie. I tak, i nie. Było to jednak jedno państwo... E, przy czym, że no pewna oczywista równowaga, no, musimy mieć tę świadomość, że. W ogóle nasza część Europy jesteśmy młodszą Europą, że użyj tego sformułowania e, e, z, z, z tytułu książki Kłoczowskiego. Zresztą wcześniej to chyba Karol Buczek też tą młodszość Europy podkreślał. Ale jeszcze w ramach tej młodszej Europy są jeszcze e, 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 młodsi i Słowacy do tych młodszych należą, prawda? bo ta literatura słowacka, tak na dobrą sprawę, tożsamość słowacka, to jest XIX wiek. Więc jakby ta atrakcyjność z oczywistych względów y, literatury słowackiej jest, y, jest mniejsza, więc nie było, y, y, nie było takiej równowagi. Czesi mniej czytają Słowaków niż Słowacy Czechów. Też uwagę, przepraszam bardzo, że w PRL y, wychodziła bodaj w wydawnictwie śląskim taka zacna seria, Literatury, klasyka literatury, tam czeskiej i słowackiej. Tak, biblioteka no I słowackiej tam było niewiele, nie tak naprawdę. Nie, no, nie no było, było, było nawet, nawet sporo. Trochę, to znaczy, tak? oczywiście, to też musimy być świadomi tego, że, że tak jak w PRL-u była to polityka przekładowa, no, to trochę zmieniamy temat. My się dryfujemy panowie. A... Tak, hmm, ale dokończmy myśl. Po polityka przekładowa była e, no w jakiś sposób inspirowana odgórnie, w dużej mierze też e, znaczenie mają zawsze zainteresowania, prywatne kontakty tłumaczy. A i dzisiaj też, jeśli spojrzymy, wcale nie, niekoniecznie musi być tłumaczone to, co jest wybitne, czy to, co jest w danym kraju czytane, tylko też wiele zależy od e, zainteresowania badaczy, hmm. krytyków. Czy... To wracam do myśli trawniczka i do tego, co dalej, tak? Po 1989 Roku trawniczek mówi, że jest taka zasada, czytamy, bo jest wystarczająco dużo książek. I to oznaczało taki zachwyt yy, nad yy, Możliwościami, tak? Szaleństwo lektury, często yy, zanim postępujące bankructwa firm, które no, poszły. Nie, tak. to było, ten, ten pierwszy okres, zresztą myślę, że tu mnie poprzez, to był okres uzupełniania, uzupełniania hmm. księgozbioru, uzupełniania. To, to, to było wielkie, no, to się nazywało białymi plamami, prawda? wychodziły rzeczy, które dawniej nie mogły wyjść, czy były w to, to Ten proces zaczął się już trochę w 80. latach, ponieważ na fali takiej no, próby jakiegoś legitymizacji władzy w PRL-u puszczano pewne rzeczy, ale ten wybór... Tak, książki, tak, prawda? Tak, ale po 90. roku to było takie nadrabianie zaległości i to był taki boom czytelniczy, to fakt, ale potem pojawiły się inne e, inne y, możliwości, inne, inne sposoby spędzania wolnego czasu. I... No, no, ja ale tutaj... jest właśnie jeszcze ten ostatni okres, o którym mówi Trawniczek, tak, że czytamy, choć jest zbyt wiele książek. Tak, czyli mamy ten przesyt, klęskę rodzaju, a i tak czytamy. To jest inaczej niż w Polsce. Ja powiedziałbym, że y, może tak. Po prostu czeska literatura jest dobra, jest ciekawa. Zwróćmy uwagę, że, znaczy upraszczam, czeska, no, czy czechosłowacka, dawniejsza, jakby to tam nazwać, y, jest po prostu ciekawa. Oni mają dobrych autorów, dobre pomysły na książki. Y, kiedyś, to są takie czasami falami Mody literackie, tam była jakaś literatura amerykańska kiedyś to się czytało, bo, bo wszyscy czytali. I znam y, w swoim otoczeniu w bliskim i dalszym naprawdę, jak to powiedzieć, fanów, entuzjastów literatury czeskiej, którzy czytają <śm> po prostu właśnie czeską literaturę, bo jest świetna. I tu nie chodzi o wojaka Szwejka, czy tam y, 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 czapka, prawda, tylko na przykład nową literaturę czeską. Twierdzą, że jest znakomita. Znaczy, no, powiedzmy sobie szczerze, my mamy też taką. Tendencję do zachwycania się innymi. Czy innymi. Przy małej znajomości tego, co sami mamy. Bo tu kompleksów nie ma żadnych. Natomiast Czesi w przeciwieństwie do nas, co mi się akurat podoba i co warto by było trochę to naśladować, bardzo siebie lubią i bardzo siebie cenią i bardzo sobie cenią swój własny, własny dorobek. Rzeczywiście ta literatura jest. Jest wyjątkowa i ma jakiś taki swój, e, klimat. E, swój klimat, który potrafi oczarować. Tu, oczywiście, Szwejg jest wyjątkową sprawą, ale e, no jest hrabal. E, I kariera Och, tego hrabala, właśnie, właśnie ten klimat. E, e, przy czym, że zwróćmy jeszcze uwagę, że to idzie w parze z filmem. Niewątpliwie istotną rolę w, w ugruntowaniu takiej atrakcyjności czytelniczej, Hrabana ma film. I tu znów musimy zwrócić jeszcze na jedną ważną rzecz. To znaczy spadek zainteresowania literaturami, tymi środkowoeuropejskimi, w tym naszym kręgu po 90 roku. Bo był jakby zachwyt ofertą Zachodu. Ale właśnie wszystko. Oprócz chrabala. Op Hra zainteresowanie Hrabalem było uniwersalne i utrzymywało się Zachwyt ofertą zachodu może dlatego, że w czasach no, komunistycznych ideologicznie na rynku były tłumaczenia literatur tak, on... no, tej części kurtyny. Był tego Był, no. Wciąż nie możemy powiedzieć na pewno skąd ta różnica wynika, ale panowie ciągną nas w przeszłość. Pójdźmy w przeszłość. Muzyka Dziś jest między nami różnica, ale mieliśmy wspólny początek czytelnictwa. Tak? Czesi byli pośrednikiem chyba nawet etymologicznym. Tak? E, może mamy po, wspólne początki, bo te czeskie początki są, są wcześniejsze, bo przede wszystkim jest ten wielkomorawski epizod, wtedy też się książka e, pojawia, książka słowiańska. No, i później drugi, drugi czeski początek, już łaciński. No, i tu my się gdzieś wpisujemy. No, Części o tych kilka dekad są od nas wcześniejsi. Zresztą w tym momencie się już tak, tak mocno nie akcentuje tych czeskich wpływów, podkreśla się często w badaniach, że no byli raczej pośrednikiem, ale jednak byli, prawda? Za tym pośrednictwem żeśmy tę kulturę absorbowali. A ciekawe jest to, że słowo książka, którego my dzisiaj używamy po prostu, no to jest właściwie zdrobnieniem i w liczbie pojedynczej występuje dopiero od XVI wieku. No ale jest księga przecież, prawda? Tak, Ale, nadal tak, tak. ale tu też już ostrożnie w nowych słownikach jest. No jest ale no jest to słowiańskie starostwo. Ja bym bo. tutaj tak nie da takich dalekich analogii jakichś nie, nie, nie snuł, czy jakiś tych etymologicznych rozważań, bo w związku z tym możemy powiedzieć, że słowo farba jest... Farby nam Niemcy wynaleźli, prawda? A, dwukrotnie, dwukrotnie e, zapożyczone. Raz jako farba, raz jako barwa. Jeszcze to samo mm -hmm. niemieckie farba. Także to może nie jest istotne, ale rzeczywiście no, kultura taka oczytelnicza no, i nie możemy mówić, ale drukarska zwłaszcza, prawda? czy wcześniejsza jeszcze jakaś, nie wiem, czy lekko piśmienne, No nie, tych, tych importów, tych importów czeskich importy jest właśnie. sporo, ale często te importy włoskie czy niemieckie też są za pośrednictwem czeskich. No, no po prostu byli po drodze z Włoch na przykład, czy z Europy Zachodniej. To, to kiedy, z te, importy, kiedy to? te importy się kończą? Kiedy widzimy jakiś taki rozjazd? między naszymi eem, dwóch braci słowiańskich, którzy zaczynają inaczej czytać. No, taki no... Ten, to rozejście się zaczyna, czy rozejście, no już taka samodzielność y, y, Polski, no to już się zaczyna w XIV wieku, prawda, no już nasze y, 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 złota jesień polskiego średniowiecza, prawda, już stajemy się państwem mocnym, niezależnym. Ten nasz rozwój kultury przebiega, można by powiedzieć, bardziej harmonijnie i odbywa się w, 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 no, no, w, w państwie, ten, ta Polska jest jednak, E, jednak ma większą podmiotowość Czesi się rozwijają jednak w ramach m, wielkiego państwa no i w Morzu Niemieckim co tu dużo gadać więc e, rozwijają się mocno mają ten swój wspaniały okres w okresie e, Karola IV ale zawsze ten e, taki no, ten kontekst tej rywalizacji czesko-niemieckiej Czesko-niemieckie jest. Aż w pewnym momencie tak. Przepraszam. Tutaj weźmy jeszcze pod uwagę jedno, że upraszczając aż do granic możliwości historię czeską, no to jest w, w Wielkie Czechy, prawda? Biała Góra, właściwie klęska, no, znika arystokracja szlachta i zaczyna się formować społeczeństwo mieszczańskie. Można... które ma trochę inne podejście przez kilka następnych stuleci, trochę inną myślenie o książce. prawda No to już żeśmy trochę dalej przesk przeskoczyli, no ale zwłaszcza ten husytyzm. No, z jednej strony nie husytys. brakowało... Tu e, mamy i, kontrę i dla i tych wpływów niemieckich. Nie, nie no. też, też, bo on, to jest bardzo mocny ten kontekst antyniemiecki narodowy, o to w zasadzie... Yy, w zasadzie prawie, że na początku to o to chodzi. No, polemiki protestanckie, husyckie i tak dalej to są polemiki także pisane, drukowane w postaci książek, no, uniwersytetu, prawda? wypędzenie, wypędzenie to przecież mm -hmm. edykt kutnochorski, prawda? I... Odejście, odejście niemieckich studentów z Uniwersytetu Czeskiego. Ale tak. dla książki wbrew pozorom wcale nie jest to tak dobry okres. Oczywiście mamy takich znakomitych pisarzy husyckich, Ważyńca z chyba najlepszego literacko i anonimowe także teksty. Są traktaty teologiczne no, na powiedzmy takim średnim poziomie, ale książka nie rozwija się tak. No, nie, Jest mnóstwo przede wszystkim też przekładów Biblii i tłumaczeń kancjonałów i tak dalej. Ta, 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 można mówić o specyficznej e, i dość mocnej chustyckiej e, kulturze książki. Można by o tym mówić. Ale też jest ten ak, e, akcent, no, taki rewolucyjny byś myślał, który... E, antyintelektualny. E, antyintelektualny i przede wszystkim antykatolicki. No a co było e, centrum kultury książki? No kościół katolicki i klasztory. I, I te klasztory spotyka... No, wielkie barbarzyństwo. Są palone, niszczone, morduje się e, zakonników, pali się księgozbiory, wyprzedaje się te księgozbiory gromadzone przez tych kilka wcześniej stuleci. To jest, można powiedzieć, wielkie, wielkie spustoszenie, jeśli chodzi o czeską kulturę. Czesi książki. takiego spustoszenia y, doświadczają przynajmniej dwa razy. Tak? No bo to pierwsze, o którym tutaj wspominasz i drugie, o którym w swojej książce o y, książce, narodzie i religii czeskiej. Piszesz, to jest okres wojny 30-letniej i Szwedzi. I Szwedzi no. no my jesteśmy. Znany nam to temat, ale wydawało nam się, że to Polacy są tutaj ograbieni, tak? I jeździmy do upsali, a tu tymczasem u Czechów podobnie. No u Czechów potwornie ci, ci Szwedzi mhm. splądrowali. Są zresztą specjalne strony internetowe. O, o, o szwedzkich rabunkach w Czechach, i tam między innymi jest ten sławny, największy rękopis średniowieczny, Kodeks Gigas, ta, ta, ta słynna Biblia diabelska z tym wizerunkiem diabła, która jest, jest w Sztokholmie po dziś dzień. Tam, no, Księgozbiory szwedzkie, szwedzkie, jeśli chodzi o rękopisy średniowieczne i, i druki XVI wieczne, to jest przede wszystkim właśnie to, co zostało zrabowane w Europie Środkowej, w Polsce i w Czechach. Kultura taka czytelnicza, czy bibliofilstwo Rzeczpospolitej Szlacheckiej, upraszczam nieprzyzwoicie. Może nam się koja kojarzyć z dworkami, z biblioteczką, y ale właściwie badania wskazują, że te biblioteczki dworskie to takie zostały zalegendowane w romantyzmie, bo tam było 20-30 książek. Osobno jeszcze ta kultura silvarerum, prawda, czyli tych y rękopiśmiennych antologii literackich. A w Czechach było coś Nie, takiego? no to powiedzmy sobie szczerze, to się pi pięknie rozwijało, i te księgozbiory czeskie zamkowe no się rozwijały wspaniale i też coraz więcej przybywało tej, tej produkcji książki czeskiej, bo przede wszystkim wcześniej to była, to była książka łacińska w tych wielkich księgozbiorach. No, I rękopisy iluminowane, no ale właśnie Biała Góra jest tą, tą cezurą, bo tutaj... Nadchodzi ciemna doba, tak? Tak. doba ciemna. No, to jest też, ale myślę, zbyt daleko idące uproszczenie, ale co było konsekwencją i co nas właśnie różni, stąd te wielkie różnice między Polską a Czechami tam w efekcie Białej Góry czeska arystokracja zostaje spacyfikowana. Ci ludzie albo zostają po prostu wymordowani, albo muszą uciekać, są konfiskowane ich majątki. Albo stają się kompradorami tak? Tak. z Niemczonymi. Dokładnie, ale ich miejsce zajmują przede wszystkim Niemcy, ale też trochę Włochów, Hiszpanów. No i oni też oczywiście budują te księgozbiory swoje, ale są to już księgozbiory, nie, nie księgozbiory czeskie, tej książki czeskie jest niewiele jeśli jest książki jeśli są jakieś bohemikalia to są to bohemikalia łacińskie lub y, niemieckie bo też musimy zwrócić uwagę na jakiś pewien fenomen takiej lokalnej tożsamości y, 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 czeskiej lokalnej tożsamości niemieckiej prawda i, i, i jest książka i i jest jakaś kultura. Więc dopiero, jak przyjrzymy się księgozbiorom czeskim właśnie z XVII-XVIII wieku, to są to księgozbiory głównie niemieckie, tam trochę jest książki francuskiej, też trochę włoskiej, trochę hiszpańskiej, oczywiście Ale to chyba łacińskiej. podobnie jak u nas, prawda? Nie, ale u nas przecież XVII-XVIII wiek no, to, to tak. masz no, rozpil tak. księgozbiorów e, magnackich, właśnie, tak? e, które, arystokratycznych, które dają początek praktycznie polskiej systemowi bibliotecznemu, bo zwróćmy uwagę, że większość wielkich bibliotek polskich to są dawne, to są biblioteki fundacyjne, prawda, osolici, raczejnicy i tak dalej. Więc oni byli fundatorami jakby polskiego systemu bibliotecznego. A tam w, w Czechach takiego oparcia nie było. Te, 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 te księgozbiory właśnie wielkie, arystokratyczne, one się stają czeskie, ale dopiero gdzieś tam... Pod koniec XIX wieku i też nie no, wszędzie. Ale one w dużej części przetrwały. Natomiast y, my patrzymy na starą książkę, nie mówię może o jakichś na nabułach, chociaż też, ale na starą, XVIII-XIX-wieczną książkę przez pryzmat zniszczeń y, z II wojny światowej. I to takie trochę, no, pod, 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 podtekst tu jest tragiczny, ale. Ironiczna jakby puenta, to znaczy wchodząc do czeskiego Antykwariatu, widzimy mnóstwo starych książek, tych takich klasycznych, skórzane, prawda, niskich cenach, i tak, w tak. bardzo niskich cenach. Co u nas wydaje się być że to ocalałe pojedyncze jakieś voluminy. Ale tu już znak musimy, i do znów musimy też yy, yy, zwrócić uwagę na pewną istotną historyczną sprawę Czesi przez cały czas we względu na ograniczenia ich powiedzmy suwerenności, znajdują się w obszarze jednego państwa. My jesteśmy podzieleni, poddawani w najróżniejszym. Procesu. Ale zanim jeszcze do tego doszło, wracam jeszcze do tej doby temnej, tak? do tego czasu ciemnego. Co zresztą jest określeniem literackim, bo to, to ciemno pojawia powieś, się. Po, powieś, y, a, y, Iraszka, Iraszka. Tak a, jest. Tak. I tam mamy przy okazji też no, no pewne wdrukowane spojrzenie na, 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 to, na tę dobę. To jest spojrzenie antykatolickie, tak? które wiąże katolicyzm z opresyjnością e, antytożsamościową, tak? antyczeską właściwie. E, tymczasem rzeczywistość wygląda trochę inaczej. I tutaj, co jest znowu ciekawe w historii, to Polacy przychodzą z pomocą. Mnóstwo pojawia się polskiego duchowieństwa w XVI wieku, też biskupów i zakonników pomagają w jakiś sposób rekonstruować tę strukturę Kościoła, katolickiego, katolickiego w Czechach. Hmm. No ale przy okazji też i y, badania nad czeską historią i czeską literaturą są wspomagane właśnie przez tych duchownych. A więc to nie jest tak, że jest to wspieranie tylko opresora, tak? No, przede <gry> wszystkim Bartosz Paprocki, Paprocki który tak? znalazł się na obrazie u Matejki. Się... No. Tak, i on, y, Bartosz Paprocki, no, y, ucieka z Polski jako stronnik Maksymiliana, i tam jest wielkim rzecznikiem współpracy polsko-czeskiej, i staje się ojcem. Heraldyki czeski. czeski, poza tym tak. jeszcze tłumaczy na, na czeski dzieła Reja i, i Kochanowskiego. No to, to, to fenomenalna, fenomenalna historia. <grym> że sięgnę o kilka, dwa, trzy stulecia później. Dowiedziałem się niedawno, człowiek uczy się całe życie, że niesłychanie popularny. Jest w przekładach czeskich Sienkiewicz, na przykład. Czy może to wynika z tego, że Czesi właśnie wskutek tej, tej, tego innego przekroju społecznego nie mieli no, takiej? Tradycji jakiejś tam, no bo o krzyżakach nie wspominam, ale tych powiedzmy rycerskiej, jakiejś husarskiej i tak dalej, czy ich to fascynuje, czy raczej śmieją się z nas? Nie, nie. Sienkiewicz jest w tłumaczeniach ciągle osiągalny. Znaczy, Stary oni mają bo... swoją wojenną historię, solidną, nie brakuje im mitów, symboli, tradycji. Jest to, jak to jest ładne słowo czeskie, inaczej naczasowane już u nas, ale mają wszystko. I powstańców, i, i, i bohaterów, i ten to tutaj żadnej różnicy nie ma. Sienkiewicz jest po prostu świetnym pisarzem, i jak się przyjrzymy, to bodajże w takiej Serbii, która liczy kilka milionów osób, było dwadzieścia kilka wydań Sienkiewicza po, 80, po, po 90 po roku. Więc nowych tłumaczeń, po prostu to są książki, które już, się czyta. A jak już jesteśmy i przy Sienkiewiczu i przy miejscu książki w jakimś takim paradygmacie kultury, czy symbolice książki, ciekaw jestem, czy Czesi mają odpowiednik tak symbolicznego symbolicznej rzeczy, jak latarnik? No może tak wprost to nie, aczkolwiek e, przywołam anegdotę opowiedzianą mi przez profesora Trawniczka. Otóż jego studentka e, związała się z sekną Muna. E, no i już była zupełnie stracona dla rodziny. E, I akurat w Seulu wtedy były Dni Kultury Czeskiej e, i była muzyka, poezja i w metrze Grano Bedżicha Smetany w Ołtawe. I w dziewczynie nastąpił przełom latarnikowy, jakbyśmy to powiedzieli. Spakowała się następnego dnia i wróciła do Czech. Myślę, że takich symboli jest u Czech. No, ale wielce. u latarnika to była ta książka polska odnaleziona. Tak, da, książki da. czeskiej też nie brakuje. Zresztą mają taką piosenkę o, o, czeskiej, o czeskiej piosence, jest, jest wiersz ferta o czeskiej kni książce i tak dalej, to można by było rozprawę na ten temat, ale jeszcze wartołoby do, 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 do tej rekatolicyzacji wrócić, bo to jest ciekawe właśnie, żeby nam to nie umknęło. E, rzeczywiście tak, no, mamy tu jeszcze jedną taką postać, którą bym chciał e, przypomnieć, by nam nie umknęła, Mikołaja Łęczyckiego i to jest jezuita Polski, który staje się mentorem jednej z najważniejszych postaci e, e, Najważniejszych postaci, naj, można powiedzieć, że najwybitniejszego czeskiego intelektualisty XVII wieku Bogusława Balbina. Zresztą paradoksem czeskiej historii, czeskiej historii książki jest to, że mm, ratuje czeski naród i czeski język, i czeską książkę rekatolicyzacja. Paradoks, re paradoks, paradoks ponieważ ta rekatolicyzacja musi się odbyć e, w języku czeskim. Są konfiskowane, palone, niszczone e, wydawnictwa heretyckie, ale w zamian za to głównie jezuici, ale też inni duchowni, przedstawiciele innych zakonów dają czeską książkę. Balbin jest jednym z, z wybitniejszych właśnie historyków, pisze takie, wy, opracowuje takie dzieła o charakterze historycznym, encyklopedycznym i tak dalej. Ale tych jezuitów jest tam, jest tam cały rząd wybitnych twórców, powstaje też taki kierunek takiej, takiej patriotycznej e, historiografii. w ten. To, to, to jest no niesłychanie i to jest, za paradoksalna, zaskakująca sprawa. To jest zaskakujące, tym bardziej jeśli się weźmie ten wizerunek literacki, no bo wspomniany i rasek w swojej książce jako takiego antybohatera prześladującego książkę protestancką pokazuje Antonina Koniasza, tak, tak, który tam super. pali, właśnie prześladuje tego jest książkę. Słynnego misjonarza i tak dalej. Ale tu znów, jeśli mm -hmm. mówimy o misjonarzach, to właśnie z tego środowiska, ym, w tym środowisku powstało pierwsze w zasadzie wydawnictwo czeskie, dziedzictwo świętego Wacława, które zajmu, zajmuje się wydawaniem, drukowaniem i rozdawaniem czeskich książek. To jest w, 17, w XVII wieku i na początku. 18, oni rozdali w sumie 80 tysięcy tomów. To jak na tamte czasy no, to, przy tamtych to kosmiczne nakładach to są liczby kosmicznej wielkości. Także to, yy, to nie jest tak, jak nam się wydaje. Różnice są potężne, ale są pewne podobieństwa w promowaniu czytelnictwa dzisiaj w Polsce i w Czechach. W różny sposób można promować czytelnictwo, między innymi rekomendując książki, ja Rekomenduję książkę Grzegorza Niecia, książka Naród, religia, dzieje książki czeskiej od czasów, do czasów odrodzenia narodowego, ale żeby to zrobić tak bardziej profesjonalnie, to sięgnąłem do takiego internetowego pomocnika recenzenckiego Bingo i możemy powiedzieć, że jest to ważna i potrzebna książka, która nie pozostawia obojętnym. Ta wyrafinowana diagnoza wpisuje się w nowoczesny dyskurs, nie można tego przegapić. Albo znowu z drugiej strony, głośna rzecz, od której nie można się oderwać, to literackie salto mortale podejmuje kluczowe dla nas ludzkości, tematy, arcydzieło i tak dalej. O. Myślę, że będziesz zadowolony z, takiego, <laughs> z, z takiej recenzji. Przepłaceni recenzenci. <laughs> <laughs> no dobrze, ale tak zostawiając żarty na boku, to mamy pewne podobieństwa, jeśli chodzi o sposób promowania czytelnictwa współcześnie w Czechach i w Polsce. Myśmy się tutaj tak rozpływali nad e, przewagami czeskiej książki, a tymczasem e, znana e, Kiedyś trochę wyśmiewana akcja, cała Polska czyta dzieciom została z entuzjazmem, z całym dobrodziejstwem inw inwentarza, zaimportowana do Czech i cieszy się tam, zresztą pod taką samą nazwą, całe Czechy, jak to brzmi po czesku? Czesko czy Dzieciom. Mhm. O właśnie. Dokładnie Ale... kopia, kalka po prostu. Tak, zresztą z, 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 robi to Ewa Katuszcak, y, polka z, ze Śląska Cieszyńskiego. To pierwszy tydzień czerwca, czy tak. Ale, ale my musimy sobie zdawać z, jed, z jednej rzeczy sprawę, że u nas te problemy z czytelnictwem, czy z jego niskim poziomem, e, no, y, skłaniały nas wcześniej do podjęcia działań, żeby to zmienić. E, Czesi takiej potrzeby nie mają. Chociaż w pewnym momencie i oni zaczęli uważać, zauważać to, że zachodzą pewne zmiany niekorzystne, no i też podejmują pewne działania w celu ożywienia, podtrzymania czytelnictwa. Często się też wzorują wzorując na naszych, tak jak właśnie przy tej kampanii. Ale warto zwrócić uwagę że e, podstawową rzeczą, jeśli chodzi o czytelnictwo, czytelnictwo jest dom. I to wspomnianego profesora Trawniczka, badania to, ale nie tylko jego, pokazują. 85% gdzieś tak, średnio e, nieczytelników pochodzi z rodzin nieczytelników. I około i 10, i, podobna dziedziczne liczba. Czytelnictwo Tak, po y, tak y, y, podobna, że y, nieczytelników też. Y, Podobnie się układa, jeśli chodzi o czytelników i To genetycy proposzy. chyba by mogli już coś powiedzieć. Nie, nie, to prawda? jest kwestia domu. Jest, jest tak. książka w domu, więc myślę, że taką akcją na wielką skalę, która się odbywa i która przyniesie kiedyś tam y, efekty y, duże, a my się już jakieś przynosi, jest y, akcja Instytutu Książki Mała Książka Wielki Człowiek. Bo to są, y, to, są to jest książka, którą dostaje. Matka na porodówce, to jest antologia wierszyków dla dzieci i taki krótki ta, przewodnik. Wiersz, wiersz. Potem następna jest w wieku trzech lat, to jest wycieczka do biblioteki, i tamte dzieci, i jeszcze dla sześciolatka na początku szkoły. I wtedy trafia ta książka do domu, i prędzej czy później ktoś potem do tej książki sięgnie, jest okazja i tak dalej. Książka, jeśli książki nie ma w domu, to szkoła może, ale już w nieznacznym stopniu. Yy, korygować. Tak, jak z językami ob obcymi. Podobno najskuteczniej uczymy się w pierwszych tam, trzech latach życia języka obcego i jesteśmy w stanie mówić jak ten native speaker, tak zwany, obcymi językami, to podobnie wydawałoby się paradoks, prawda? Obcowanie z książką maleńkiego dziecka, właściwie Nie, oswaja go z tym przedmiotem. To, to jest pewien nawyk po prostu. Prawda? Ale takie programy są obecne chyba na całym świecie. Yy, przychodzi mi do głowy jeszcze taki national reading panel. Ze Stanów Zjednoczonych. To był rodzaj projektu badawczego właściwie, który odbywał się tam między rokiem 1997 a 2000 i skutkował takimi rekomendacjami, pięcioma. Wśród nich jedna była, jedną rekomendacją było czytanie na głos. I to rzeczywiście zaczęto wdrażać. Jedna z najsłynniejszych zdjęć na świecie ilustrujące George'a W. Busha, który czyta dzieciom na Florydzie jakąś książeczkę. Właściwie nie tyle czytał, co to była taka lekcja instruktażowa. Chodziło o The Pet Goat Siegfrieda Engelmana, który właśnie służy jako takie ćwiczenie do czytania. To jest właśnie ten, ten element. I czy coś takiego jest i w Czechach i w Polsce? Tutaj sięgamy chyba znacznie głębiej do lektury prywatnej, lektury publicznej, prawda? To one się między sobą dosyć różnią. Czytanie dla siebie, czytanie takie w myślach, a z drugiej strony głośne czytanie. Właściwie teraz nie wiem, czy to można bezpośrednio jest jakaś, jakieś połączenie, ale przecież audiobooki, prawda? Żeby ktoś nam czytał, prawda? No, czyta nam lektor. No, i tu też możemy przywołać książkę y, na, wspomnianego naszego czeskiego przyjaciela Jerzego Trawniczka. Czeska Republika Czytelnicza, którą akurat y, y, o, ostatnio w, y, przetłumaczyłem i wydałem na język polski. To są takie badania jakościowe. I tam jest m.in. Trawniczek, y, który zrobił też mnóstwo badań y, statystycznych. Ale tu przeprowadził badania jakościowe. Przebadał z, 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 z 139 osób z terenu całej Czechosłowacji, przedstawicieli różnych pokoleń i stanów i pytając między innymi, e, odtwarzając razem z nimi ich historię czytelniczą. E, więc ten moment e, e, czytania przez rodziców, tej, tej, czytania książek przed snem, to jest niezwykle ważne. To, 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 to jest coś, co zostaje na, na, na całej życiu. Ja to zresztą mam na, na przykładzie ostatnio wnuczki, no, która się jednak no, w, w, w otoczeniu książek chowa. I ja pamiętam to dziecko, miały jeszcze półtora. Y, roku, y, ale już przeglądało te się, zęblarzy, e, Nawet to niekoniecznie, bo ona znacznie przygno... więcej niż pary. Tak, tak, tak ale ja, ja akurat nie, nie miałem takich problemów jakoś. Ale, ale już po prostu jak tylko się naśladowała, no tam, ona, już, ona już ma nawyk tak. y, y, czytania książek. To już jest zbędne. Dopomina się o tą lekturę. Chce, żeby jej czytać. Sama udaje, że czyta. No, o czytaniu głośnym myślałem jeszcze o takiej akcji jak narodowe czytanie. W Polsce ma już 12 lat, właściwie 2012 roku. No i ja przyznam szczerze, znam to głównie, no może nie głównie, ale między innymi z wykpiwania dzieł, które są proponowane do czytania narodowego, no i kontrowersje, dyskusje, czy to się czyta, czy tam to wybiera się. No to jest absolutna klasyka, tak? Ja tu mamy trzy klasy. razy się dzieje, prawda? Opiać można wszystko. I tym się nie ma co przejmować, no, żyjemy w takich czasach jakich żyjemy, jest potrzebny jakiś event, prawda? jest potrzebna jakaś spektakularna akcja, ludzie lubią tego typu rzeczy. Zresztą co jest tutaj ważne i istotne, że ludzie potrzebują pewnych wzorców. Był taki moment w polskiej polityce, że wręcz politycy nie pokazywali się z książkami. To im radzili, jak słyszałem specję od marketingu politycznego. No bo wychodzi z założenia, skoro większość Polaków nie czyta i nie ma książek w domu, więc może źle odbierać tych, którzy je mają. Ale Włącznie, by, przy, mnie być... się przypominają, nie z autopsji, bo na Auto szczęście taki stary nie jestem. Józef Stalin na tle, prawda, bibliotek z otwartym tomem encyklopedii. Tak? Tak. To ale to inne czasy, były inne czasy. czasy. Wsiąż, ale to były inne czasy. stereotyp taki był, prawda, że. to. No, ale tutaj były z kolei takie trendy, natomiast to jest bardzo ważne, żebyśmy. Widzieli um, e, przedstawicieli elit z książkami. To, to jest niezwykle, moderytów i tak Prawda. dalej. No, no ale to, to są właśnie te seriale, które y, 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 mydlane opery, w których nie ma nie ma bibliotek A, no. w, w pomieszczeniach. No nie ma nie uświadczysz książki żadnej. I tu jest ciekawa rzecz właśnie, że u, Cze u Czechów tych książek jest nawet ja m, m, nie zapomnę takiej reklamy usług m, internetowych. E, która polegała na tym, że oczywiście siadała cała rodzina, wszyscy się oby wyrywają pilota, a dała w pewnym momencie olśnienie, że przecież mamy rozszczepiony sygnał, każdy może iść do swojego pokoju i tak dalej. I oni wszyscy siedzieli z tymi pilotami, ale za nimi był regał z książkami. I to nie było żadne lokowanie produktów czy akcja, tylko po prostu. Najzwyczajniej e... są te regały wewnętrzne. Tak, no, w domu, tak, tak, w domu. Taki typowy czeski dom. Ale taką formą oczywiście oprócz akcji społecznych, yy, czy nawet narodowych akcji, to yy, są jeszcze targi. Yy, I tu mamy pewne podobieństwa i także podobieństwa w historii. Targi z dniami, z dniami narodowymi, czy dedykowane poszczególnym. Krajom i ich dziedzictwu literackiemu, czytelnictwu, panele dyskusyjne z autorami, ale też z badaczami książki. No, pamiętam, dni czeskie były dni tak. ukraińskie to akurat, przecież, yy, prawda? To znaczy, akurat Czesi przypadli i Polacy wzajemnie w tak. wymi wymianie targowej na czas pandemii. To było tak, to mocno, mocno pokrzyżowało um, W tym roku w Warszawie Ukraina jest hmm. gościem honorowym. Ale my musimy sobie zdać że targi zaczęły się wraz z rozwojem sztuki drukarskiej. No, głównie były to Niemcy, targi we Francji. W w Lipsku. No toż to i to stare prastare 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 dzieje właśnie takie targi. Te targi prawda? były spotkaniem branży, spotkaniem drukarzy, wydawców. No i dziś też takie są przecież. Też, prawda? ale jest to też wielki kiermach książki. Tu jest ta też wielka wątpliwość, prawda? My się chwalimy, że 70 tysięcy ludzi przychodzi do yy, 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 na targi książki, robi zakupy. Prawda? No czasami więc, później te siatki z zakupami trafiają do piwnicy i nie są otwierane przez kolejne lata. A to, o <grym> o I tak by powiedział deszczem. No, zdarzyło się, ale, ale no, ja bym osobiście wolał, żeby te 70 tysięcy ludzi w ciągu roku odwiedziło księgarnię i kupiło w księgarniach te. Więc to jest też... Yy, Ale wliczamy problem. w te badania księgarni internetowe, bo ja się tutaj muszę przyznać i być może zaprzyjaźnieni księgarze yy, może nie słuchają tego, jak słuchają, to, to się wstydzę. Yy, no niestety od długiego czasu moja praktyka jest taka, że nowości yy, przeglądam czasami w księgarni, a kupuję w sklepach internetowych, bo po prostu jest taniej, prawda? W antykwariacie wstydzę się wejść do starych zaprzyjaźnionych antykwariatów, bo niewiele kupuje, bo kupuje na, au na aukcjach albo na, na, w internecie po prostu antykwaryczną książkę. Tak. Znaczy, no powiedzmy, czas się, proszę Państwa, zmienia. Pandemia też pewne e, zmiany przyspieszyła, ale muszę mi się zdawać, ja to zawsze powtarzam, za co może niektórzy mnie nie lubią. Ale e, jest tak, jest autor i jest czytelnik. To jest niezmienne od początku, od kiedy. <grym> Yy, się wszystko zaczęło. Ale to, co jest między tym, księgach, zmienia się półtora, w czasie no, i tak, przestrzeni. Te yy, wehikuł, kanały, pośrednicy, no, tak. to wszystko. Więc musimy być tego świadomi, z tak. pokorą to przyjmować. No i pewne zmiany też następują ze względu na zmiany historyczne, może nie tylko technologiczne czy techniczne. Wspomnieliście o tym osłabieniu wzajemnego zainteresowania po roku 89 czy 90. Rzeczywiście ono na, nastąpiło, ale mam takie wrażenie, pytanie moje jest takie, czy jesteśmy w Wrócić do tego. Wydaje mi się, że Czesi coś w tym kierunku robią. Na targach praskich jest coś takiego jak Central and East European Book Market. A więc starają się jakby odtworzyć w kręgu krajów trójmorza tak? czy międzymorza wzajemne zainteresowanie. No w czasach komunistycznych były to mocno zideologizowane i może dlatego ludziom, starszym, starszemu pokoleniu, zwłaszcza to się źle kojarzy. No, książka radziecka, książka czechosłowacka, prawda, bo to są bratnie narody. No, to skojarzenia nie były najlepsze. No, no, znaczy, to... może nie tyle skojarzenia, ale było z, z, z pewne zmęczenie, bo tam zmęczenie w sumie mnóstwo było. było solidnej, porządnej literatury. O, o częste, o, oczywiście akcenty były rozkładane, tak jak były rozkładane. Ale było też pewne znużenie. Zresztą, e, e, to też jest kwestia czysto marketingowa. E, no, ta o, oferta też, e, zwłaszcza literatury popularnej w zachodniej, była, nie, była też no, no, większa, atrakcyjniejsza często Powiązana z filmami, ale to wzajemne zainteresowanie, ono się jakoś od początku nowego stulecia. E, rozwija i stabilizuje. Zmienia się pokolenie po prostu. Było na przykład rzeczywiście e, też takie programy, była na przykład Półka Wyszehradzka w bibliotekach, gdzie, gdzie się pokazywało. Ja myślę, że problem też polega na tym, na edukacji szkolnej. Ja uważam, że w edukacji szkolnej na poziomie podstawowym, na poziomie średnim powinno być więcej czasu poświęconego kulturze, e, literaturze sąsiadów. No, ale to jak... narzekają, że dzieci przeciążone w programach. No, dzieci, ale to Narodowe czytanie Polskie ma też swoją wersję czeską. W ma sieci. też, też, mm. też. Więc to są takie, no, myślę, że uniwersalne myślę, że, że pewne, formaty, jakbyśmy to mogli powiedzieć. Że Pewna nadzieja na to wzajemne poznanie na nowo jest, jeżeli bardzo popularnymi, albo jednymi z najpopularniejszych książek są e, o husytach, trylogia Andrzeja Sapkowskiego w Polsce, czy Vlastimila Wądruszki w Czechach. To są pewne łączniki. No, a czy dorównamy Czechom w czytaniu? Wspomniany. Kto to no, może wiedzieć? Nie przesadzajmy. Wspomniany tutaj wielokrotnie wybitny badacz czeskiej książki i literatury, profesor Jerzy Trabniczek. Jest prywatnie polonofilem i miłośnikiem polskiej literatury. I to jest doskonała puenta naszej <grych> rozmowy. Panowie, dziękuję bardzo. Dziękuję, dziękuję Państwu.